Będę moderatorem dzisiejszej sesji, w której udział wezmą pan Robert Ach, prezes zarządu Ferrona Polska. Zapraszam, panie prezesie. Pan prezes Jerzy Bernhardt, prezes i dyrektor generalny Stal Profilu. Pan Stefan Dzienniak, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Pan Tomasz Ślęzak, członek zarządu ArcelorMittal Poland. I pan Czesław Żabiński, prezes zarządu i dyrektor naczelny Huty Łabędy. Pieniędzy chcą. Co roku przychodzą tutaj, narzekają na panelach, że drogo, tani import. Mają nadzieję, że rząd się wreszcie ugnie i podsypie im jakichś pieniędzy i tyle. Zetknęliście się państwo z taką opinią o branży? Bo mnie się to co jakiś czas zdarza i do końca nie mogę powiedzieć, że ona nie jest uprawniona, że ona jest nieuprawniona. Bo co prawda jestem niemowlakiem, dobra, siwym, ale jednak, jeżeli chodzi o staż w branży, to niemowlakiem. Przez kilka lat tego mojego stalowego niemowlęctwa, kiedy spotykamy się tutaj podczas hutniczych paneli, zawsze wychodzi sprawa dwutlenku węgla, cen emisji. No w zasadzie główna, bo import tani również jest pochodną tego właśnie dwutlenku węgla. Więc w zasadzie może powstawać takie wrażenie. W poprzednim roku było trochę lepiej. Ale pierwszy kwartał tego roku wyniki chyba już zdmuchnęły te resztki optymizmu. Więc dzisiaj znowu będziemy narzekać. Tyle, że w tym roku już wiemy, że to nie jest bajka o żadnym żelaznym wilku, ani nic takiego, bo wszystkie te obawy, o których mówiliśmy w poprzednich latach, właśnie zaczęły się spełniać. Kilka lat temu prezes Dzienniak zaczął moderować panel hutniczy, puszczając film, na którym był spust surówki z wielkiego pieca. Patrzcie, bo już niedługo takie obrazki w Europie będzie można zobaczyć tylko w kinie. I okazało się, że to nie był żart. Niestety. Wiadomo więc, że dzisiaj sesja również może nie być wesoła. Chociaż bardzo bym chciał, żeby mnie spotkało to, co jesienią, kiedy również mędrkowałem podczas podobnego panelu, a siedzący obok pan prezes Bernhardt dyskretnie mi szeptał: panie redaktorze, to jest zupełnie nie tak. To jest zupełnie nie tak. Więc mam nadzieję, że o tym moim pesymizmie też będzie to można później powiedzieć. Stało się tradycją, że prezes Dzienniak zaczynał panele hutnicze od krótkiej prezentacji. Co prawda zwykle robił to jako moderator, a w tym roku moderacja przypadła mnie, ale to wcale nie znaczy, że z dobrych tradycji trzeba rezygnować. Więc panie prezesie, oddaję panu podest. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Cieszę się, że znowu w tak licznym gronie spotykamy się na panelu hutnictwa. To jest potwierdzeniem, dowodem na to, że hutnictwo jest dla sporej części mieszkańców województwa śląskiego, ale nie tylko, ważne. A wydarzenie to na kongresie jest ważnym wydarzeniem, o którym się mówi w sposób interesujący. Państwo, część tych moich slajdów widzieliście już wielokrotnie. Ja staram się nie zmieniać za często tych slajdów, do których już państwa przyzwyczaiłem. Dopisuję tylko niestety, kolejny przepraszam panie prezesie, rok. Na sekundę przejdziemy tylko tam, bo my tutaj oczywiście tych slajdów nie widzimy. Tak jest. Bardzo proszę. To też i dzisiaj. Pan Ślęzak, jak tylko słyszy numer slajdu, to już będzie wiedział, o którym mowa. A zmieniać będzie kto ten? Ja sam? Tak, pan prezes. Okej, jest. Tę grafikę znacie państwo dobrze. Ona pokazuje nie mniej, nie więcej, tylko trzy ważne parametry. Tło. To są zdolności produkcyjne stali utrwalone w roku 2003 dla Polski. 12 milionów. Było 600 na wniosek jednej z hut po modernizacji pieca. Zwiększono do 12900. Czerwona kreska oznacza produkcję, którą w ubiegłym roku, jak widzicie państwo, była nieco niższa niż w roku poprzednim, a wynika to z remontu wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej 30 kilka dni postoju.
ale jak się patrzy na te lat 13 czy 14, to widać, że dochodzimy do pewnej górnej granicy i tu chyba za dużo rezerw, jeśli chodzi o produkcję stali surowej, nie ma w Polsce. Jeśli chodzi, patrzymy na tą kreskę zieloną, to jest zużycie wyrobów stalowych. Tu jest stal surowa, tu są wyroby stalowe. No weszliśmy poza zdolności produkcyjne stali surowej już w roku 2014, a może nawet wcześniej, ale tutaj była szara strefa w tym obniżeniu. Ta szara strefa powodowała nacisk na spadek produkcji, stąd te krzywe są prawie równoległe. Rok ubiegły to poziom 14 milionów 930 tysięcy ton zużycia. 14 milionów 900. Ogromne zużycie. Spektakularny wzrost rok do roku. Prawie 9,5%. 1 300 tysięcy. Czy to jest koniec wzrostu tego zużycia jawnego w Polsce? Nie jestem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie. Ale są przesłanki do tego, aby to zużycie jeszcze rosło. Z tych 10 milionów 100 stali surowej wyprodukowaliśmy w sumie około 9,5 miliona wyrobów gotowych, 3,5 blach walcowanych na gorąco ogółem, walcówka 1 150 000, pręty zbrojeniowe 1 700 000, kształtowniki walcowe na gorąco i szyny 1 650 000, pręty gładkie 720 000, rury 760 000. 9,5 miliona przy zużyciu 15. W podziale na trzy najważniejsze grupy asortymentowe zużycie wyrobów płaskich 8 200 000, długie 5400, rury 1 240. Jeśli chodzi o te 15 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej, procentowo najbardziej wzrosło zużycie wyrobów płaskich. Z 4400 do 8200 prawie, że uległo podwojeniu. Eksport i wywóz. Gdzie wysyłamy naszą stal, bo jesteśmy eksporterem i ile? W ubiegłym roku eksport wyniósł 5 800 000 i był mniejszy o 4% od roku 2017. Gdzie? Czechy na pierwszym miejscu. Po raz pierwszy, jak ja robię te prezentacje, te pokazy, po raz pierwszy na pierwszym miejscu nie są Niemcy. Na pierwszy wyszli Czesi, natomiast na drugim Niemcy spadek o 14%. Ten spadek szczególnie miał miejsce w ostatnim kwartale roku 2018. On prawdopodobnie sygnalizował to, o czym dzisiaj mówimy, że jest faktem, czyli spowolnienia gospodarczego, spowolnienia. Nie nazywajmy tego kryzysem, ale spowolnienie jest faktem. Włochy, Słowacja, Węgry, Austria, Litwa, Francja, Rumunia, Ukraina jako jeden w tej dziesiątce nieunijny kraj, do którego wysłaliśmy 120 tysięcy. Skąd przywozimy i importujemy i ile? 11 829 tysięcy import i przywóz. 11 820 na 15 zużycia. Skąd? Prawie 3 miliony z Niemiec. Wzrost plus 4. Spadek eksportu do Niemiec 14%, wzrost importu z Niemiec 4%. Rosja również po raz pierwszy na drugim miejscu jest Rosja. Taka wymiana stali była chyba ostatni raz w stanie wojennym, przy czym chyba, jak się dobrze pamiętam, w odwrotnym kierunku miała miejsce. Czechy, Słowacja, Ukraina na piątym miejscu, wzrost 5%, Belgia, Francja, Austria. Przyjrzyjmy się spoza Unii temu importowi, skąd to był ten import. To jest rok 17, tu jest 18. Rosja 1 413 wobec 670 rok wcześniej, 110%. Ukraina 760 wobec 720, Białoruś 170 wobec 116, Korea, Mołdawia, Chiny, Indie, Turcja, Meksyk, Tajwan. 220 z pozostałych, to jest rzeczywiście drobnica już w pozostałe kraje. Wzrost importu z krajów trzecich 39% rok do roku. 39% wzrost importu z krajów trzecich. To jest informacja, że
że nieskutecznie bronimy naszych granic unijnych? Prawdopodobnie, ale zobaczymy to lepiej na następnym slajdzie. To jest slajd Eurofair. Tutaj pozwoliłem sobie wykorzystać źródło Eurofair. 8 marca prezydent Stanów Zjednoczonych ogłasza wprowadzenie ceł na stal z całego świata. Unia podejmuje próbę negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, aby Unię Europejską wyłączyć z tych ceł. Po dwóch miesiącach rozmowy się załamują, cła wchodzą w życie. Unia miesiąc później odpowiada narzędziem, które się nazywa Safeguard. Ale proszę spojrzeć na podsumowanie roku. Od wprowadzenia ceł do Stanów Zjednoczonych import spada. Rok się kończy mniejszym importem do Stanów Zjednoczonych 3,5 miliona ton. A co się dzieje w Unii Europejskiej? Niemalże od tego samego momentu import do Unii zaczyna rosnąć i wyniósł 3 miliony 250. Można powiedzieć, że to, co nie wjechało do Stanów Zjednoczonych, wjechało do Unii Europejskiej. Czy Safeguard spełnił swoje oczekiwania? W jakim sensie tak, bo gdyby go nie było, prawdopodobnie tej stali wjechałoby znacznie więcej, bo można by nazwać ten napływ zalewem Unii Europejskiej stalą z innych krajów. Dzięki Safeguardowi nie nastąpił, acz nie zapobiegł temu, co się stało. Popatrzmy jeszcze na dwa surowce ważne niezwykle produkcji stali. Rynek koksu. Produkcja 9340, eksport 6750, wzrost 1%, produkcji też wzrost 1% i zużycie jawne plus 1%. Ale jeszcze ciekawsze niż te produkcyjne dane jest wykres cenowy. Przez 5 lat, do 12 roku, do 16 spadały ceny koksu, doszły do takich granic, gdzie zachwiana była pewność pracy koksowni czy w ogóle całej grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Potem nastąpiło gwałtowne odbicie cenowe. Pionowa ściana do bardzo wysokiego poziomu, korekta, ale teraz utrzymuje się od ponad 2 lat na dosyć wysokim poziomie jednak. To jest jeden z ważniejszych parametrów kosztotwórczych dla stali. Stąd pokazuję to po to, żeby tym, którzy twierdzili, że to hutnicy byli głównym beneficjentem tego, żeby powiedzieć jednak, że wpływ na cenę stali w tych 2 latach duży wpływ miało ceny węgla i koksu. I jeszcze jeden slajd, bardzo podobny do tamtego kształtu. Również od 12 roku spadki cen złomu do 2016, potem nie tak gwałtowne, ale jednak silne odbicie i ukształtowanie się na takim poziomie 280-270 kilka cen euro. To też jest ważny parametr, jeśli chodzi o produkcję na stalowniach elektrycznych. Oczywiście największy koszt produkcji stali w tych procesach, jeśli chodzi o procesy integrowane, mniejszy wpływ, ale wolumenowo to są również ogromne ilości zużywane. W tych warunkach przyszło hutnicy pracować w minionych 2 latach. Na jedno z najważniejszych wyzwań to właśnie ochrona rynku przed napływem stali z Unii Europejskiej. Po 200 dniach obowiązywania safeguardu dokonała się korekta, przegląd i korekta tego. Niestety korekta nie w takim kierunku, jakby oczekiwało hutnictwo europejskie. Ale pewno o tym będziemy rozmawiać w trakcie panelu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam panów z powrotem na swoje miejsca. Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest dostępna już od kilku tygodni, więc moderatorzy tworzyli sobie jakieś plany, wymyślali pytania do panelistów. Jakkolwiek nie wyglądałby plan, który ja sobie założyłem, w zeszłym tygodniu prezes całkowicie postawił mi go na głowie. Znaczy, nie mój prezes. Prezes ArcelorMittal, który postanowił o 3 miliony ton zmniejszyć moce produkcyjne w Europie i między innymi dotyczy to pieca w Krakowie. Muszę przyznać, że dla mnie ta decyzja była bardzo zaskakująca, bo koncern niedawno w zasadzie rozebrał stary piec do szkieletu
i postawił go od nowa, pakując tą inwestycję ćwierć miliarda złotych. Więc wydawało mi się, że jak ma w Europie więcej niż 10 wielkich pieców, no to ten powinien być najbardziej bezpieczny. Tak się jednak nie stało. Stąd no, nie da się inaczej zacząć tego panelu. Muszę zapytać pana Tomasza Ślęzaka, dlaczego? Dlaczego Polska i Hiszpania, a nie któryś z tych pozostałych pieców? W czym warunki funkcjonowania hutnictwa u nas, nie wiem, koszty, jakieś uwarunkowania legislacyjne powodują, że to właśnie padło na nas? Dziękuję bardzo. Nie chcieliśmy panu burzyć tego panelu, panie redaktorze. No, myślę, że tutaj pan prezes Dzienniak pokazał pewne fakty to na to wszyscy muszą zwrócić uwagę, co się dzieje na rynku stalowym. A tak naprawdę powód jest złożony. Tak jak powiedział, kombinacja różnych okoliczności sprawiła, że grupa musiała podjąć tak trudne decyzje, bo proszę nam wierzyć, że to nie jest łatwa, to nie są łatwe decyzje. Tak? Są bardzo bolesne decyzje. Zainwestowaliśmy w Krakowie gigantycznie dużo pieniędzy. No i nieraz takie decyzje trzeba podejmować. Myślę, że to co najważniejsze. Popyt czy zużycie stali w Europie, no można powiedzieć, różnie się te projekcje buduje, natomiast no, trzeba założyć, że jest to stabilizacja lub nawet obniżka. Tak przynajmniej eurofertowici. Spadek popytu, dosyć duży spadek popytu ze strony przemysłu samochodowego. Tak, to już jest no, czuć na rynku. Tak? To jest parę procent, nawet w tym roku to widać wyraźnie. Wiąże się to niewątpliwie z jakimś przełomem w branży samochodowej, z jakimiś zachowaniami konsumentów i to powoduje, że popyt na stal płaską spada. Tutaj przez pana prezesa bardzo ładnie przedstawiony napływ stali, który działa państwa no, w sposób tak jak zawsze, tak? Czyli napływ stali po cenach, bo to jest druga rzecz, konkurencyjnych, powoduje presję na rynek i tego się nie komentuje. Tak to jest. Z drugiej strony znowu tutaj pan prezes pokazał ładnie wzrost cen surowców. No, mamy skok cen rudy, miejmy nadzieję przejściowy, pewnie wróci to po jakimś czasie do stanu normalnego, ale ruda wzrosła w ciągu ostatnich paru miesięcy z 60 tak, na ponad 90 tak, dolarów za tonę. Mamy wysokie ceny, koksu. To się bierze z pewnych, no, w przypadku rudy to jest katastrofa tak, w Brazylii, w przypadku węgla, no to jest, powiedział, duży popyt przy znowu jakichś tam zjawiskach pogodowych w niektórych krajach producenckich. To jest taka historia, która powoduje, bo to są główne myślę, elementy. Oczywiście nie muszę wspomnieć o CO2, bo CO2 było i pozostaje bardzo ważnym elementem regulacyjnym wpływającym przemożnie na rynek stali w Europie. To powoduje, że zmusza producentów do pewnych działań dostosowawczych. Ja myślę, że ta decyzja w sprawie ograniczenia produkcji w Europie jest tego efektem. Tak? Tak się to zwykle robi. No, nie możemy produkować ze stratą. Tak? I to bym powiedział, to jest ten zespół elementów, które przesądziły, że planujemy tymczasowo zamknąć produkcję w Krakowie. Jeżeli sytuacja się poprawi, wierzymy głęboko, że się poprawi, no to produkcja ruszy na nowo. Tak, natomiast to były jak najbardziej trafne i zrozumiałe argumenty za tym, dlaczego w Europie zmniejszyć. Tylko zastanawiałem się, dlaczego akurat został wybrany ten piec? Czy ze względu na jego wielkość, czy ze względu na to, że już to raz zrobiliście w dwie strony, to znaczy zatrzymaliście piec i później udało się go uruchomić. Co się stało, że wybrano właśnie Polskę z tych 10 ponad pieców, które są w Europie? Ja, ja
Ja myślę tak, że to jest znowu parę takich elementów, które wpływają na to, że produkcja w Krakowie ma taki profil kosztowy, a nie inny. No zdecydowanie, jeśli chodzi o wszystkie nasze zakłady w Europie, to Kraków ma najgorszy profil kosztowy. Tak? Bierze się to stąd, że jest to po prostu niewielka huta z jednym piecem, moc produkcyjna stali tam około 1,7 miliona ton. Tak? Tak to wygląda. Oczywiście no, nie bez znaczenia jest to, co znowu wielokrotnie żeśmy tutaj podnosili na tej sali również. Tak? To jest no, fakt, że Polska powoli przestaje być dobrym krajem dla tego typu biznesu jak przemysł stalowy. Tak? Głównie ze względów regulacyjnych, czyli wysokich kosztów energii, które biorą się z przyczyn regulacyjnych. Tak? To jest wzrost kosztów CO2 w połączeniu z polską strategią energetyczną powoduje, że koszty energii rosną i jeżeli mielibyśmy to porównywać na przykład z Niemcami, no to jest prawie 100 zł więcej na megawattogodzinie w kontraktach rocznych. Prawie 100 zł. Jeżeli byście Państwo pomnożyli tak, przez konsumpcję, tak, niech by to było 2 terawattogodziny, 2 terawattogodziny, no można sobie wyliczyć, ile to kosztuje. Tak. No i ja myślę, że no w tym prostym procesie decyzyjnym, no to decydenci się nie napocili. Tak. Nie napocili się, podjęli z punktu widzenia zarządzania grupą decyzję racjonalną po prostu. Tak, tak to wygląda. Oczywiście jest to zgodnie z tym, co ogłosiliśmy, decyzja w tymczasowym zamknięciu. Piec oczywiście jest nowy, niezamortyzowany i no, nie wydaje się, żeby to była racjonalna decyzja, żebyśmy to na zawsze zamknęli, prawda? Więc paradoksalnie może mu to pomóc. Tak, pomóc to znaczy pomóc pod tym względem, że będzie większa chęć, żeby go jednak ponownie otworzyć, skoro jeszcze się nie zamortyzował. Myślę, że tak. Te pieniądze to powinny się zwrócić. To są ciężkie inwestycje i no, tak się nie robi. Tak? Zakładamy, że piec zamkniemy w cywilizowany sposób taki, że umożliwi to niewielkim kosztem restart po jakimś czasie. Tak? Zakładamy, że ta przerwa może potrwać parę kwartałów. Wierzymy w to, że się rynek w jakiś sposób odbuduje, bo się musi odbudować. Tak zawsze jest. Przemysł stalowy jest przemysłem cyklicznym, działającym w różnych cyklach koniunktury. Więc wierzymy, że to nastąpi. I taka jest historia na ten temat. Natomiast cały zakład oczywiście będzie działał dalej tak, jak działa. Tak zakładamy, że głównie wsad produkowany w Dąbrowie Górniczej będzie wykorzystywany w Krakowie do produkcji blach gorąco warcowanych. Jeżeli byłoby to niewystarczające, mamy inne zakłady, jesteśmy w stanie utrzymać ten poziom produkcji, który tam w tej chwili jest, tak? Czyli gdzieś około ponad 3 miliony ton rocznie. Wierzymy to, w to, że Komisja Europejska w końcu wprowadzi prawdziwe instrumenty ochrony rynku. To, co tutaj znowu pan prezes Dzieniak pokazywał, no, to znowu nie wymaga komentarza. Te safeguardy, tak, czy kontyngenty, one po prostu nie działają. Zwyczajnie nie działają. Każdy sobie może sobie tak naprawdę niespecjalnie się wysilając sprowadzić dowolną ilość stali. I no niestety znowu ta nasza słaba konkurencyjność powoduje, że jesteśmy wyeksponowani na bardzo konkurencyjny import, szczególnie z kierunków w tej chwili wschodnich, tak, czyli Rosja, Ukraina, Turcja, zalewa południe Europy w tej chwili. I to jest efekt niewątpliwie znowu turbulencji handlowych powodowanych przez decyzje administracji amerykańskiej. Tak, to pan prezes pokazywał 2 miliony ton wzrostu importu z Turcji. Z Rosji w zeszłym roku, o ile się prawie 800, tak?
zalew po prostu rynku. Postulujemy, żeby to cała branża głośno woła o to, żeby komisja trochę się tym bardziej zajęła. Trochę się tym bardziej zajęła. No wypada, żebyśmy więcej takich ruchów w Europie nie musieli obserwować. Oczywiście to jest tak samo, to nie jest tak, że to tylko my w ten sposób się zachowujemy. Proszę zwrócić uwagę, co się stało ostatnio w Koszycach. US Steel też wprowadził może nie tak drastyczne ruchy, ale też jest tam zmienione warunki wynagradzania, inny czas pracy pracowników. Inne koncerny też ogłaszają europejskie, ograniczają cięcia w produkcji. Tak. Liczymy na to, że to się zmieni, że sytuacja wróci do normy w niedługim czasie. Na początek jedna uwaga organizacyjna. Bardzo proszę, żeby mi pan dyrektor nie psuł tutaj panelu. Nie ma czegoś takiego, że tego się nie dyskutuje. My tu po to jesteśmy, żeby to komentować. Także zapraszam do komentowania. Zacznę, jeżeli można, od pana Czesława Żabińskiego, bo tu już padły informacje o tym, o ile będzie zmniejszona produkcja stali. Wy, jako przetwórca, jesteście uzależnieni od wsadu, od jego dostępności, kosztów transportu. Jak to wpłynie na was? Jak to wpływa na wasz rynek, na waszą produkcję? Dzień dobry Państwu. Oczywiście zmniejszenie około 1,5 miliona ton stali surowej w Krakowie powinno wpłynąć również na wszystkich przetwórców, którzy korzystają z półwyrobów z ArcelorMittal Poland. Natomiast dla nas pocieszające jest to, co w ubiegły poniedziałek przeczytałem między innymi na WEP, wypowiedź prezesa ArcelorMittala, pana Gerta Werbeka, oraz to, co powiedział przed chwilą pan prezes Tomek Ślązak, że nie będzie to miało wpływu na wielkość wyrobów, półwyrobów z koncernu, ponieważ ten spadek produkcji surowej, około 1,5 miliona ton, jeżeli będzie taka potrzeba, zostanie zastąpione stalą surową, kęsiskami z innych zakładów ArcelorMittal w Europie. Także to jest dla nas ten pozytyw. Jednakże my korzystamy z dwóch rodzajów półwyrobu z ArcelorMittala, mianowicie z kręgów gorąco walcowanych pod naszą produkcję tak zwaną zimną, pod rury wzdłuż niezgrzewane oraz pod kształtowniki zimnogięte, ale korzystamy również z kęsisk do produkcji obwodów górniczych. I jest, boję się czegoś takiego, że jeżeli zapotrzebowanie na HRC będzie na tyle duże, a trzeci COS w Dąbrowie Górniczej będzie zdolny jeszcze zwiększyć produkcję, to stali surowej, jeżeli będzie brakować, może być zmniejszona produkcja na COS-ie pierwszym czy drugim, nie? Czyli tam, gdzie są produkowane kęsiska. Aczkolwiek na razie z tych wypowiedzi takie ryzyko nie zachodzi. Czy i na ile możecie próbować pokryć to zapotrzebowanie importowaną stalą? Czy tu jest oprócz ceny jeszcze jakaś wyraźna różnica? Tak, tu jest, słusznie pan zauważył, jeżeli chodzi o, czy można pokryć, oczywiście można pokryć, sprowadzając to z Rosji, z Ukrainy czy z innych kierunków, jeżeli chodzi o blachy gorąco walcowane w kręgach, jednakże ceny, które z tamtych kierunków są, biorąc pod uwagę jeszcze inne uwarunkowania w stosunku do wagi kręgów, które wpływają na uzysk, na produkcję tam dodatniej tolerancji, powodują, że to nie zawsze jest opłacalne. Trzeba jeszcze dodać jedno, że jeżeli chodzi o jakość, wsad ArcelorMittal jest jakościowo najlepszy, zdecydowanie lepszy od kierunków wschodnich. Procent wybraków jest tak znikomy, a nawet jeżeli jakiś wybrak się znajdzie, to nie ma problemu z
reklamacją. One są rozpatrywane, nasi technologowie są w stałej współpracy z technologami z Arcelora i tu jest jakby ten model dopracowany tej współpracy. Nie ma tego, jeżeli chodzi o kierunki eksportowe. Inna rzecz jeszcze jest następna. Wszystkie kierunki dalsze i to dotyczy zarówno kręgów z Ukrainy czy z Rosji, jest nieterminowość dostaw. To, że jest zamówienie potwierdzone, to nie znaczy, że w tym terminie dojdzie. Są różne przeszkody z Rosji, z Siewierstalu, że nie wyszło, że jest zła pogoda, że port nie przeładował, albo że statek stoi na redzie. No, jeżeli my byśmy nie mieli jakiegoś dużego zapasu, to by groziło przestojem produkcji. Jeżeli chodzi o ArcelorMittal, tego nie ma. Widzę, że tutaj panowie co jakiś czas notują podczas wypowiedzi. Ja zapraszam do wypowiadania się ad vocem. Tak naprawdę w tej chwili to ja już tu mam być tylko woźnym. Zacząłem i mam was pilnować. Oczywiście jeszcze możemy mówić o cenie. Cena, no nigdy cena jest jakimś kompromisem, ponieważ kupującym i sprzedającym ceny z Arcelora z reguły są nieco wyższe od importu. Natomiast ryzyko jest takie, że jeżeli będzie popyt na te wyroby, a podaż Arcelora będzie mniejsza, no to jest ryzyko, że z importu te ceny mogą być jeszcze wyższe. Jeżeli można pana prezesa Bernharda bym w tej chwili spytał, bo pan prezes Dzienniak nam bardzo dobrze pokazał poprzedni rok. Natomiast ten rok nie zaczął się już tak dobrze, jak wyglądał poprzedni. Czy, jak z punktu widzenia dystrybucji, czym może się skończyć ta decyzja o zmniejszeniu mocy produkcyjnych? Czy to będzie spowodowało jakieś perturbacje, czy też popyt na tyle spada, że w zasadzie nie będzie to zauważalne? No pierwsze symptomy, że rynek słabnie, że dzieją się złe rzeczy, to już były widoczne w końcu września. Czyli można powiedzieć, że w czwartym kwartale, przez cały kwartał ubiegłego roku. I ta sytuacja systematycznie się pogarsza. Czyli to jest tak troszkę taka równia, pochyła, po której ten rynek zaczyna zmierzać. Z czego to wynika? Normalnym objawem byłoby w tym momencie, że jeżeli rynek słabnie, to oczywiście producenci w tym momencie obniżają ceny. Ale ceny obniżane są również z tego powodu, że im spadają koszty, bo i surowce tanieją, prawda? Czyli to jest takie naczynia połączone. A tu dzieje się sytuacja inna. Po pierwsze, rudy żelaza drożeją. Aktualnie cena rudy żelaza to jest tam w granicach $94 za tonę australijskiej rudy. Jeżeli chodzi o węgiel koksujący, drożeje. Cena jest ponad $210 za tonę węgla koksującego. Na wyprodukowanie jednej tony koksu potrzebna 1,4 tony węgla. Czyli można sobie to łatwo policzyć, o ile wzrost cen odbija się od razu na cenie wsadu. Do tego dochodzą na naszym rynku, w Europie, CO2, czyli dodatkowy podatek dla producentów europejskich i ceny energii elektrycznej, która jest istotnym składnikiem kosztowym produkcji stali. Generalnie surowce plus energia to jest no, ponad 70% kosztów całkowitych wytworzenia stali. No więc jeżeli zostaje 25% na resztę kosztów, z tego tam płacę powiedzmy 12, zobaczcie, gdzie można sobie wzrost cen surowców i energii odbić. Natomiast co jeszcze dodatkowo chwieje rynkiem? Dodatkowo chwieje rynkiem to, że powiedzmy sobie szczerze, czy Unia Europejska ustalając kontyngenty, czyli ten safeguard, zwolnienie z cła na pewną ilość towaru dla krajów trzecich, zwolniła ich z podatku od CO2? No żaden producent europejski zwolniony z tego podatku nie jest. Mało tego. Jeżeli wyznaczamy okresy długie, no do tej pory były półroczne, ale od 2 lipca rozpoczniemy okres roczny i to jest kontyngent przeznaczony do dostawy przez cały rok. A co się stanie, jeżeli
dany kraj posługujący się tym kontyngentem zdecyduje się dostarczyć całą ilość w ciągu 2-3 miesięcy. To, co ten lokalny producent zrobi. A co się będzie działo na naszym rynku? Tu na poprzednich panelach były takie odgłosy, nie na panelach, przepraszam, na poprzednich konferencjach były takie odgłosy, że wolny rynek, że wszystko pięknie, ładnie. Wolny rynek, ale wolne, ale jednakowe warunki. A jednocześnie co się dzieje? Stany Zjednoczone robią barierę, dają 25% cła na dzień dobry, na wszystko. Czy jest w drodze, czy nie jest w drodze, czy wypłynęło, czy nie wypłynęło. Przyszło 25%, do widzenia. Dla Turków było mało 25%, dołożyli drugie 25%. Turcy mają 50% cła na rynek amerykański. I sytuację na rynku amerykańskim uspokoili na tyle. Fakt, że tam w tej chwili ceny są na stal bardzo wysokie, ale odżyła produkcja własna stali w Stanach Zjednoczonych. I to jest rzeczywista ochrona rynku. Natomiast tutaj ustalenie, że to wchodzi bez cła, to wchodzi z cłem, jak się skończy limit, a kiedy się skończy, a mało tego, jak podsumujemy wszystkie limity, a nie wykorzystają inne kraje, to dołożymy tamtym krajom. No to przecież to już jest, to jest żadne urządzenie zbyt skomplikowane nie będzie działać. Po prostu nie będzie działać, bo to się zrobiło takie zamieszanie. Mało tego, eksporter na przykład myśli sobie w ten sposób. Dobra, teraz ten numer CN-u mi się wykańcza, prawda? No bo miałem duże kontrakty gdzieś tam na południu Europy, ale chętnie bym sprzedał więcej, nie? Spróbuję pod innym CN-em. I teraz nie ma kto tego pilnować. No bo on wprowadzi, prawda? Pod innym numerem tej klasyfikacji numerowej. I towar jest na rynku dalej tani, prawda? Czyli mówię, albo będą równe warunki, albo musimy chronić swój rynek. A jeżeli nie chcemy mieć przemysłu hutniczego w Europie, no to spodziewajmy się, że będą nas targały różne rzeczy, które całe gospodarki będą podlegały wpływom niekoniecznie nam przyjaznych ośrodków władzy. A skoro już pan zaczął mówić o wpływach, owszem, sytuacja branży stalowej w Stanach Zjednoczonych zapewne się poprawiła, ale właśnie dzisiaj czytałem informację, że Ford przygotowuje bardzo duże zwolnienia swoich pracowników, bo z kolei droga stal im zdecydowanie w działalności nie pomogła. Pan prezes Ach chciał zabrać głos. Przed rokiem za chwileczkę kończyłem swoje wystąpienie tutaj w panelu z takim bonmotem, że polska sytuacja na rynku zawsze jest bądź polskie piekło, bądź polskie niebo. Myślę w różnicy od pana prezesa Bernarda, że to nie wrzesień, ale tak symbolicznie trochę już maj był końcem tego polskiego nieba, bo to tylko wprowadzenie tych celów w lipcu tak trochę zatrząsnęło rynkiem, to, że ten trend się zatrzymał, ale w rzeczywistości już potem od października widzimy ten trend spadkowy. Myślę, że ja potwierdziłem dwie sprawy. Myślę, że powinniśmy wspierać ArcelorMittal w tych działaniach stabilizujących, bo naprawdę, jeżeli by coś się nie działo, tak myślę, że ta sytuacja by mogła dojść do nie tylko polskiego piekła, ale europejskiego piekła. To jest jedna sprawa. No i druga sprawa jest, że warto wspomnieć, od czego się rozpoczynała integracja europejska. Od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. To był początek, kiedy 6 państw po wojnie, 5 lat, po prostu w roku 1950 się zdecydowało regulować ten rynek, bo było uczucie, że to są branże, na których stoi po prostu Europa. Oczywiście tych 60 ileś tam lat zmieniło bardzo wiele spraw, ale myślę, że wszystkie to, co tu mówimy o emisjach, clach, safeguardach, że to tylko potwierdza, że Europa sama musi zdefiniować znów, ponownie w jakiej wspólnocie stali i węgla, co de facto chce. Bo ci producenci nie mają już szansy się bronić. To jest oczywiste, jasne. To, co robi ArcelorMittal, to tylko jest gaszenie pożaru.
z celem zabronić tomu najgorszemu. To jest moja opinia na ten temat. Jeszcze w uzupełnieniu wypowiedzi pana prezesa Berharda chciałem dodać, iż dzisiaj rano przed przyjazdem tu do Katowic przeczytałem pismo, które wysłał prezes Dzienniak do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, do pani minister Jadwigi Emilewicz, w którym Hutnicza Izba przedstawiła głos całego środowiska hutniczego dotyczące właśnie nieskuteczności polityki ochronnej, która powinna podlegać rewizji. I to, co pan prezes Berhard powiedział, już te okresy są wydłużane, jest prośba, żeby one były skrócone do kwartału, do 3 miesięcy. Do tego jeszcze jedną uwagę chciałem dodać, że nawet gdy któryś kraj czy któreś przedsiębiorstwo przekroczy limit i musiałoby zapłacić dodatkowe z tym związane z koszty, pamiętajmy, że udowodnić komuś dumping jest bardzo trudno. Procesy trwają nie kilka miesięcy, ale kilka lat i takich przypadków mieliśmy w ostatnim 20-leciu kilka. A przez te kilka lat, zanim nawet jakby się skończyło z pozytywnym wynikiem takie postępowanie antydumpingowe w stosunku do danego kraju, niektóre przedsiębiorstwa tego mogą nie wytrzymać i upaść. Dziękuję. No, pan prezes Dzienniak został tym samym niejako wywołany do tablicy po raz kolejny, skoro było mówione o piśmie, które pan przygotował. Prawdę mówiąc, jedno z moich następnych pytań miało dotyczyć ochrony rynku. Pamiętam, że kiedy spotykaliśmy się tu w maju, kiedy spotykaliśmy się jesienią, to panowie tak z trochę zdziwieniem, jakby przepraszając nawet prawie, że w głosie mówili, że zapowiadaliśmy, że będzie taki wielki zalew tego importu taniej stali, kiedy to nie wejdzie do USA i nic takiego nie nastąpiło. W pierwszych miesiącach wyglądało na to, że wszystko jest w porządku. Chwalili panowie to, że Unia Europejska pierwszy raz interweniowała szybko, i dobrze, skoro ta stal do nas nie wpłynęła. Co się w takim razie stało? Gdzie okazały się nieskuteczne te instrumenty ochrony rynku? Bo rozumiem, że na to pan zwracał uwagę w piśmie do pani minister Emilewicz. No tak. Więc gdzie, w których miejscach są te dziury, które należałoby łatać w systemie ochrony rynku? Stany Zjednoczone nakładają 25% na wszystko. Wszystko, co wjeżdża do Stanów Zjednoczonych. No to policzcie sobie państwo sami. Jeśli coś kosztuje 600 euro, 25% to jest 150 zł. Unia Europejska dobrowolnie się zgadza, żeby wjechało do Unii Europejskiej 18 milionów bezcłowych. A cła nałożone na niektóre produkty są na poziomie kilku procent czy kilkunastu procent, jak na przykład na pręt żebrowany z Białorusi 10% lub na HRC z Rosji od jednego z producentów 17 euro. No to czym, że jest 17 euro wobec 160 czy 150 euro przy amerykańskim? No to po prostu w Unii nie ma ochrony rynku. I de facto oprócz tych indywidualnych, które tam funkcjonują, prawda? Tych nałożonych w ramach antydumpingu, tam czy przy poziomie 100 euro za tonę, czy jeszcze wyższym, bo są takie produkty, to chroni skutecznie. Dlatego stosunkowo mało, jak zwróciliście państwo chociażby w mojej prezentacji, Chiny dostarczyły tylko około 130 tysięcy, czyli z Chin, pomimo tam wzrostu produkcji, nie napłynął do Unii Europejskiej jakiś nadmiar stali. Natomiast safeguardy okazały się niewystarczające dla tego bliższego otoczenia Unii Europejskiej. Turcja wykorzystuje swoje kontyngenty w ciągu dosłownie tygodnia po uruchomieniu, po wejściu kwartału. No to pokazuje, że to jest w ogóle niechroniony rynek. No to jest, czekają na właściwie towar jest w Europie i zaczyna się nowy kwartał i pierwszego dnia zgłaszają cały ten towar, który wszedł wyczerpujący limit kwartalny, na przykład na niektóre asortymenty jest limit kwartalny po tej korekcie. Co gorsze, Komisja Europejska
zwiększyła, pomimo spodziewanego spadku zużycia wyrobów stalowych w roku 2019 w całej Unii Europejskiej na poziomie 1-2%, spadku zużycia, nie wzrostu, zgadza się na zwiększenie wolumenu bezcłowego o 5%, to co to oznacza? No komu te 5%, czy nawet może powiedzieć 6-7% będzie odebrane? No producentom unijnym, no w tym polskim. No, no to, to jest taka logika. No jeżeli się pozwala na bezcłowy, prawda jest bardzo brutalna. Z Rosją konkurencji cenowej nie wygramy. I to jest obiektywnie najtańsza produkcja na świecie. Wiemy to z dostępnych informacji z niektórych agencji, można to, no, to otrzymać. Najtańsza produkcja na świecie. W związku z tym rywalizacji cenowej, jeśli nie będziemy chronić rynku, nie wygramy z nim. Zrobili jakieś postępy w produkcji, jeśli chodzi o jakość produkcji, o terminowość dostawy. Może to nie jest jeszcze zachód, ale na takim poziomie, że już da się z tym wytrzymać. Wielu klientów to akceptuje, wielu odbiorców w Unii Europejskiej akceptuje te tradycje i obyczaje. W związku z tym, no, to, co się stało, ta niekorzystna rewizja i wnioski wyciągnięte z tych 200 dni, na które został początkowo wprowadzony, no, wprowadziła naprawdę duże zagrożenie w roku 2019. Będziemy tego ponosić konsekwencje, jeśli nie przekonamy zarówno naszych przedstawicieli, jak i całej Komisji Europejskiej do tego, żeby zrewidować jednak w czerwcu te nowe zamiary, no to będzie źle. No. Proszę zwrócić uwagę, tak? To jest to zjawisko, które tutaj panowie opisali. Ono się nakłada na te podatki klimatyczne. Tak? To jest podatek klimatyczny. I to powoduje, ponieważ nikt europejskich producentów nie żałuje, tak? To, niestety, wiecie, tak to państwo, wygląda. Tak to działa, że można sobie to wszystko prześledzić, ale prawda jest taka, że z roku na rok ilość darmowych uprawnień spada. W nowej perspektywie zaczyna się nowa dynamika, nowy rozmiar tego procesu, więc jeszcze bardziej to przyspieszy. Wprowadzona jest rezerwa stabilizacyjna. To jest taki instrument wprowadzony specjalnie po to, żeby ograniczyć podaż i pompować ceny uprawnień w górę, ponieważ uważa się, że to ma stymulować przemysł, nie tylko zresztą stalowy, do dekarbonizacji. Oczywiście dekarbonizacja to jest mus, tak? Tu w Europie musimy się zdekarbonizować, niezależnie od tego, jak nas będą mocno przyciskać. To jest element naszej strategii w tej chwili grupy, natomiast no, to jest coś, czego się nie da zrobić szybko. Tak? To jest po prostu w krótkiej perspektywie niewykonalne. W związku z tym jesteśmy jakby systemowo skazani na ponoszenie coraz większych kosztów. No i jeżeli producenci z krajów ościennych będą mogli swoją stal sprzedawać tutaj bez ograniczeń, to ta luka konkurencyjna będzie narastać. A jeszcze jak się do tego doda, no, w niektórych krajach to dzieją się w ich gospodarkach rzeczy niedobre. Tak? Turcja ma mocno zdemolowaną gospodarkę, potężną inflację, potężne zapotrzebowanie na waluty, potężny dług. Tak? Podobnie zresztą Rosja. W związku z tym ich tak naprawdę stać i na to, żeby do nas eksportować stal po konkurencyjnych cenach, a już nie wspominając o zwykłych instrumentach wsparcia, tak, które rządy tych krajów dostarczają producentom stali. Tak, dostarczają i nawet się specjalnie nie krygują, żeby to ukrywać. Tak, tak to działa. Ja tylko to powiem. Pan prezes Ślęcak wspomniał tutaj o CO2. O ile safeguardy nie chronią w ogóle unijnych producentów, to CO2 mocno różnicuje producentów wewnątrz Unii Europejskiej. I to jest kolejny niekorzystny dla polskich producentów argument. Więc proszę popatrzeć na miks energetyczny. Dlaczego niekorzystny właśnie? Niemiec, Czech, Słowacji, Francji, Belgii, Holandii. Proszę popatrzeć. No, polska energia najbardziej nawęglona. I co najgorsze,
w energetyce nie można zrobić szybkich działań. Nie może nikt powiedzieć, że za rok będzie lepszy mikro, że za dwa lata to już w ogóle będzie mieć idealny. No, jeśli się dzisiaj buduje bloki węglowe w Jaworznie, Kozienicach, Ostrołęka, to one będą, założenie, że one będą pracowały 30, 35, a może 40 lat. Czyli szybkiego odejścia od energetyki węglowej nie będzie. A przy tej polityce klimatycznej robienia wszystkiego, żeby uprawnienia były coraz droższe, to my się możemy spodziewać tylko powiększającej się tej luki pomiędzy na przykład energią niemiecką, czeską, a polską. Powiększającej. To stawia nas naprawdę w niekorzystnym świetle, w niekorzystnej sytuacji, patrząc kilka lat do przodu. No, przecież nie chcę być prorokiem, ale przecież myśmy mówili, że czeka nas kryzys. Nie przewidziałem 19 roku, ale mówiłem w 23 roku jest kryzys, jest zagrożenie, że zgasną w Polsce wszystkie piece, nie jeden Krakowie. Wszystkie piece zgasną w Polsce, wielkie piece zgasną w Polsce. W 22-23 roku. Bo wtedy również braknie dla metalurgii darmowych uprawnień, już metalurgia też będzie musiała kupować, a do tego te ceny będą coraz wyższe. To mówi się o 50 euro, a może i nawet więcej. W związku z tym nie będzie stać hutników w Polsce na zakupy jeszcze bezpośrednich uprawnień, oprócz tego, co jest w energii elektrycznej. Akurat wczoraj rozmawiałem z panem Dominikiem Ristori, dyrektorem generalnym do spraw energii Komisji Europejskiej. No i mniej więcej również z tą intencją skierowaną w stronę jakby obrony przemysłu i kwestii niesprawiedliwego podejścia do dwutlenku węgla. No, pytałem, dlaczego dążą do takiego podniesienia. On stwierdził, że kiedy przez wiele lat ceny emisji były niskie, to przemysł totalnie rozleniwiło. Oni wychodzą z założenia, że wtedy te opłaty były traktowane jako haracz, który tam trzeba zapłacić, trochę nam to z kieszeni wyjmie, ale bardzo dużej krzywdy nam nie zrobi. Natomiast teraz, kiedy są wysokie ceny, nagle się okazało, że jednak trzeba będzie myśleć o nowych technologiach, trzeba będzie zwiększyć dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej, bo inaczej branża nie przetrwa. Ja nie wiem, czy to jest tak, może panowie mi powiedzą, czy to jest takie nieuprawnione twierdzenie, bo mam wrażenie, że gdyby 15 lat już mniej więcej trwa ten handel uprawnieniami, gdyby w takim tempie, w jakim trwają obecnie, ruszyły prace nad wszystkimi technologiami, nad którymi teraz się pracuje, jeżeli chodzi na przykład o wymianę koksu na wodór. Czy gdyby to wtedy ruszyło z taką siłą, dzisiaj nie bylibyśmy już w zupełnie innym miejscu produkcji stali, w zupełnie innym miejscu tego zagrożenia wysokimi cenami emisji? Pytanie. No, przykro mi bardzo, panie prezesie, pan tu jest, że tak powiem, najbardziej przedstawicielem producentów, więc od razu tu się zaczyna. Oczywiście można postawić taką tezę, że gdyby ETS w 2004 roku, tak, czy w 2005 roku od razu charakteryzował się ceną uprawnień CO2 na poziomie 25 euro, no pewnie znacznie szybciej przechodzilibyśmy ten cały proces, w sensie takim, że no, może by się szybciej hutnictwo wykończyło. A jeśli chodzi o technologie dekarbonizacyjne, proszę Państwa, no to jest, tutaj powtarzaliśmy nawet na tej konferencji, tak? Jest to temat bardzo trudny. To jest nie do wykonania w krótkiej perspektywie. Tak? Technologia, przejście na technologie elektryczne. Nie ma takiej energii w Europie, nie ma takiej ilości energii w Polsce, która by pozwoliła na to, żebyśmy zamienili technologię na technologię z technologii zintegrowanej i przeszli na technologię pieca elektrycznego. A dodatek mamy problem z kosztami energii, którego nie wygląda na to, żebyśmy byli w stanie systemowo wyrugować w krótkim czasie. Tak? Technologie wodorowe, o których pan wspomina, w różnych odmianach. Jak pracują na tym różne
grupy, dosyć to jest zaawansowane, można powiedzieć, że jest technologiczna wizja jest, natomiast nie wygląda na to, żeby technologia była w przeciągu jednej, półtorej, nawet dekady wdrożona. Jakieś takie, powiedzmy, technologie hybrydowe, które polegałyby na tym, żeby powiedzmy, połączyć tam redukcję bezpośrednią z jakąś tam formą z wykorzystaniem wodoru. Może to jest jakoś, może bardziej wykonalne w perspektywie nawet dekady. Natomiast to też nie jest ulubione, to nie jest dekarbonizacja całkowita i to nie jest oczywiście ulubiony temat Komisji Europejskiej, bo jest oparta na wodorze niezielonym, tylko na wodorze brązowym, tak, albo czarnym. Oni takiego wodoru nie poważają za bardzo. Tak? Wodór na przykład z gazu koksowego, który można by wyseparować, nie jest ulubionym tematem Komisji Europejskiej. Wyłapywanie CO2 i składowanie, to się nie udało zrobić. Tak? Nie ma warunków, nie ma specjalnie nawet jakiegoś pozytywnego nastawienia do tej koncepcji, przynajmniej tego tak specjalnie nie widać. Wykorzystanie natomiast CO2 po wychwyceniu do produkcji rozmaitych surowców dla przemysłu hutniczego czy paliw, taki projekt, który my robimy w Gent, w naszej hucie w Gent. No, ma to szansę, powiedzmy, może to jest ten kierunek, tak? Czyli to by było dekarbonizacja z odzyskiem węgla, żeby go wykorzystać potem jako paliwo na przykład, tak? Etanol, bo to powstałoby paliwo. Projekt państwa w Gent kosztuje 120 milionów euro. Tak? Dla porównania, wielki piec, sam pan powiedział, to jest około 70 milionów euro. Tak? A 70 do tego trzeba dobudować za 120. I na dodatek jeszcze wypadałoby mieć jakieś odpowiednie ułatwienia regulacyjne. A tutaj w przypadku tego etanolu cały czas brakuje przekonania, czy to jest dobre paliwo, bo to znowu nie jest biopaliwo. Tak? To jest węgiel z recyklingu. No, wiecie Państwo, więc ja nie wiem, czy to jest dobra dyskusja. Oczywiście, że wiele lat straciliśmy, tak, na ten, nikt tak naprawdę poważnie nie podchodził, żadna branża do tego poważnie nie podchodziła, może z wyjątkiem cement, przemysł cementowy się dosyć zdekarbonizował, dosyć ładnie, tak, ale to też nie znaczy, że się pozbył emisji. CO2, jeżeli mamy zamiar kontynuować tą politykę, a jest duża determinacja, Europa jest liderem, musimy na czas przejściowy wprowadzić jakieś instrumenty, które ocalą przemysł, nie tylko hutniczy. Tak? Nie wiem, czy to będzie podatek węglowy, czy cokolwiek. W każdym razie bez jakiegoś instrumentu jest ogromne ryzyko, że się po prostu wiele branż przemysłu przeniesie do innych krajów. Tak? A te kraje są i trudno od nich wymagać, żeby tak dynamicznie podążały za tymi celami klimatycznymi jak Europa. Tak? Europa czuje się wybitnie odpowiedzialna za to. Tak? A więc niewykluczone, że może być w przeciągu następnych dwóch dekad taka historia, że nam się hutnictwo przeniesie do krajów, na przykład do Indii, tak, bardzo dynamicznie rozwijający się kraj, jeśli chodzi o ambitny, niesłychanie, Iran, tak, Turcja, tutaj była wspominana, i Wietnam, tak. Więc tak to wygląda z tą polityką klimatyczną. Tak. Ja tu teraz jestem, zadziałałem dość dobrze jako adwokat diabła, bo dopowiem trzech dwa zdania. Z panów chwyciło za mikrofony i właśnie chciałem prosić, żeby po kolei Ale pan Dzienniak... Dwa zdania, tylko pan komisarz się myli. Zawodzi go pamięć. System ETS wszedł w 2005 roku. W 2007 roku, kiedy się rozliczaliśmy, roku 2006, uprawnienie, jedna tona kosztowała 29 euro w roku 2007. Dlaczegoż potem kosztowała 4? Ano coś się stało w Europie. Był kryzys, zgasło wiele pieców, zgasło wiele przemysłów. Ale przypomnę statystyki, bo ja tutaj od tego jestem. Europa miała zdolności prawie 250 milionów ton stali. Produkcja 210, zużycie 204.
Gdzie dzisiaj są te przepisy, które konsumowały te 50 milionów stali więcej? Gdzie one są po kryzysie? Nie ma ich. One się wyprowadziły, to co pan prezes Ślęca powiedział. One się wtedy, w 10, 9, 10, 11 roku wyprowadziły z Unii Europejskiej na stałe, nie wróciły. Dzisiaj poziom zużycia jest od kilku lat już 160 milionów ton. To jest Polska, jest nielicznym wyjątkiem. Polska, Czechy notują wzrosty zużycia stali, ale w starej Unii nie ma tego zużycia. Pan zapomniał, pan komisarz, o tym, że pomogły warunki klimatyczne, pomogły wyprowadzić się temu przemysłowi z Unii Europejskiej. Tyle. Ja tylko dwie uwagi do tej dyskusji. To pierwsza to jest na ten energetyczny miks. Myślę, że jakby fachowcy decydowali o miksu energetycznym, to by to wyglądało zupełnie inaczej, jak decydują o tym politycy. Myślę, że w ramach kampanii wyborczej by nie miały być te tematy tak traktowane, jak są, bo myślę, że wiele, wiele grup fachowców by było w stanie zrobić taki miks energetyczny o wiele bardziej lepiej, niż to robią rządy czy politycy. Druga sprawa to jest o tym, jak Europa bronić ten tą swoją redefinicję, na przykład tych potrzeb w hutnictwie. No, prawdę powiedziawszy, szczerze, znów jest tu, nie jest tu jedność. Ja w ramach tego, jak się przygotowywałam do tego panelu, tak czytałam udowodnienie pani Cecilii Malmström, która jest odpowiedzialna za wprowadzenie tych celów, a ona tam szczerze mówiła o tym, że są branże, mianowała tam motoryzacyjny i budowlany, które po prostu naciskają w przeciwnym kierunku. W ramach globalizacji są tutaj firmy, które mają swoich dostawców gdzieś po prostu indziej, w innych krajach i bardzo po prostu, wiem na przykład, że jak w Czechach na przykład ciężko się dostać do firm koreańskich na przykład, które tam produkują samochody. Także po prostu jest tu jakaś niejedność w ramach unijnym. No i prawdę powiedziawszy, też słyszałem komentarze zaraz w prowadzeniu, było to gdzieś we wrześniu, już jak niektórzy po prostu z tych stalowych serwisów na cięcie już po prostu komentowali ceny i myślę, że tu jest ta różnica. No, ci, którzy krótkoterminowo myślą na zysk. Ci, którzy myślą długoterminowo, myślą na stabilizacji rynku z produktami stali. To jest, myślę, ta podstawowa różnica. Znaczy, cały czas mówimy o emisji dwutlenku węgla, jakby jedynie węgiel spowodowana emisja była w związku z węglem, ale dotyczy to również gazu, a większość instalacji w przemyśle przerówczym, stalowym, piece grzewcze, piece normalizacyjne są zasilane właśnie gazem i z tytułu emisji również my tego tytułu opłaty ponosimy. To jeszcze należy dodać, iż można powiedzieć, nie wszystkie zakłady mają równe szanse, ponieważ każdy zakład, który instalacje takowe ma, musi być zgłoszony do KOBiZE, natomiast faktyczne wnoszone opłaty są dopiero od instalacji, które przekraczają 20 MW. Jeżeli instalacja jest poniżej 20 MW, ich nie ponosi. Jeżeli jest powyżej, niezależnie czy ta instalacja jest używana czy nieużywana, jeżeli ona jest, no to opłata musi być ponoszona. A cena w ciągu roku wzrosła w kwietniu ubiegłego roku 12 euro, a aktualnie oscyluje między 25 a 30. To już można sobie policzyć, jaki jest tego tytułu wzrost, tylko i wyłącznie z emisji dwutlenku węgla. No jak widać w tym moim początkowym pesymizmie, wszyscy panowie nas tutaj cały czas utwierdzają trochę jednak. Jak można by w takim razie pomóc, pomijając te kwestie regulacyjne? Jak można by poprawić sytuację przemysłu hutniczego? Czy jest to kwestia wchodzenia w jakiejś nowej jakości materiały, nowe produkty, szukania jakichś nisz produkcyjnych? Co,
tak, że regulacyjnie sobie na pewno możemy pomóc. Tak, na pewno sobie możemy pomóc i to nie ulega wątpliwości, że ta sytuacja taka jaka jest, ona jest spowodowana czynnikami regulacyjnymi i te regulacje mogą je zmienić na korzyść. Niewątpliwie kwestia ETS-u, czy jest to coś, czemu da się w jakiś sposób zaradzić, tak, żebyśmy przemysły utrzymali. Kwestia energii, to jest kwestia oczywiście, tak jak tutaj było już mówione, kwestia jakiejś długoterminowej strategii, ale przynajmniej tyle powinniśmy robić, żeby tą strategię mieć, tak, żebyśmy ją gdzieś tam w perspektywie widzieli. Niewątpliwie trzeba wzorem niemieckim choćby, tak, czy czeskim, starać się regulacyjnie nie obciążać dużych energochłonnych konsumentów. Tak? To jest nieracjonalne. Tak? To jest nieracjonalne. Cena energii, państwa, dla odbiorców przemysłowych, dużych jest obciążona cały czas wieloma opłatami regulacyjnymi, a w przyszłym roku czeka nas jeszcze opłata mocowa. Tak? Nikt tu nie powiedział tego, ale to jest, proszę państwa, naprawdę ciężka sprawa. Tak? Tutaj eksperci szacują to, że to może być, poprawcie mnie Stefan, 50, nawet ponad, nawet złotych, na megawattogodzinę, państwa, przy konsumpcji 2 terawattogodziny. Możecie znowu państwo to łatwo porachować. Tak? To są po prostu gigantyczne pieniądze. Niewątpliwie przemysł stalowy, nie tylko zresztą przemysł stalowy, wszystkie przemysły energochłonne potrzebują jasnej wizji i strategii w zakresie rozwoju rynku energii w Polsce. Jeżeli tego nie będzie, jest niesłychanie trudno podejmować decyzje inwestycyjne, chyba że się takie będzie decyzje podejmować jak my w prawie Krakowa. Jeśli chodzi o rynek, jest, no, można powiedzieć, zdemolowany znowu regulacyjnie, są wojny handlowe. Ale no, jeżeli taki mamy świat, no to powinna się ta Unia Europejska zachowywać stosownie. Tak? Jak się nie będzie zachowywać stosownie do okoliczności globalnych, no to skutki będą takie, jak tutaj panowie prezentowali. Tak? To innych skutków nie będzie. No więc wypadałoby te safeguardy czy jakiekolwiek instrumenty prowadzić w taki sposób, żeby one działały. Tak? No, to by było tyle. Jest niewątpliwie potrzeba wprowadzenia jakichś jaśniejszych zasad gospodarki cyrkularnej. Tak, to jest ważne dla przemysłu stalowego niesłychanie, ponieważ my tak naprawdę no jesteśmy w tym obiegu cyrkularnym bardzo mocno posadowieni. Ale tak naprawdę, państwo, żeby to działało, trzeba bardziej to wymuszać regulacyjnie i wspierać systemowo. Kwestia rozwoju nowych materiałów to jest sposób oczywiście na dekarbonizację, z tym, że nie bardzo w tej chwili jest, pomimo ogromnego postępu w zakresie inżynierii materiałowej, nie bardzo w tej chwili jest, możemy znaleźć materiał, który funkcjonalnością odpowiada stali. Nie myślałem o nowych materiałach, myślałem o właśnie, nie wiem, nowych gatunkach stali, których... Nie wiem, poza Europą nikt by na nie na przykład nie wpadł albo nie produkował. Nowe jakieś niszowe produkty, które mogłyby pozwolić, mimo tego, że Europa nas nie lubi i rzuca kłody pod nogi, mogłyby pozwolić jakoś na rynku przetrwać. Ten napływ stali taniej, niskiej jakości spoza Europy. Ja myślę, że europejskie hutnictwo nie ma się czego wstydzić, panie redaktorze. Nie ma się czego wstydzić. W Europie naprawdę zanotowaliśmy ogromny postęp w zakresie produkcji stali jakościowych. Można powiedzieć, że cały przemysł samochodowy tak naprawdę ostatni postęp w okresie ostatnich 20 lat to jest tak naprawdę, to są nowe technologie w zakresie walcowania blach. Problem polega na tym, że stal nie zawsze jest jakimś bardzo wysublimowanym technologicznie produktem. To jest prosty produkt służący w normalnym życiu. Tak? Pręty. Stop żelaza z węglem w różnych proporcjach. Znowu pręty, tak. Wiecie państwo, prosty produkt, nie trzeba się specjalnie wysilać, natomiast no, on musi być. Tak? Przemyśle budowlany musi być. Blacha. Tak, prosta, wywalcowana na gorąco blacha spełniająca określone wymogi jakościowe. No jest podstawowym produktem żeby państwo popatrzeć od prawa do lewa. Tak, tutaj pan prezes może powiedzieć coś.
Prosty produkt, tak? Może być wszędzie wyprodukowany w każdym kraju świata. Prosty produkt, stosunkowo nieskomplikowana, jest nieskomplikowany, powiedziałbym, koszt wejścia w ten biznes, stąd wielki rozwój w tej chwili w krajach na całym świecie. Pewnie czeka nas dalszy postęp, tak, bo jest oczywiste w zakresie jakości stali, bo jest oczywiste, że czym bardziej zaawansowana technologicznie produkcja, tym większe marże, tak, które być może nam pomogą w jakiś sposób pokryć te rosnące koszty. A czy to jest rozwiązanie? O ile ktoś będzie chciał za to zapłacić. Zawsze pierwsze pytanie każdego klienta. Wyprodukować można wszystko, kto to kupi? Tak, a później dopiero następują dalsze dywagacje pod tytułem jakość. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie, które tu poruszyliśmy, to jest cały przekrój czegoś takiego, co wymaga pilnej interwencji. To wymaga pilnej interwencji i albo to trzeba podjąć decyzję w zasadzie już w tej chwili, że albo się decydujemy mieć przemysł stalowy, albo nie. Niemcy z tego widać chcą mieć przemysł stalowy, bo proszę zobaczyć, jak wzrósł przywóz z Niemiec do Polski stali, prawda? A jak spadł z kolei nasz eksport wewnątrzunijny, czyli wywóz do Niemiec. I widać z tego, że tam działają różne czynniki wspierające ten przemysł. Czy to jest słuszna polityka? No, możemy sobie dywagować, czy warto mieć przemysł stalowy, czy nie. Czy warto wspierać gospodarkę i w każdym momencie mieć dostęp do stali, która jest podstawą wielu gałęzi przemysłu, czy nie. No, przecież nie jeżeli będziemy tak dalej kontynuować kwestie tych różnych socjalnych rozdawnictw i tak dalej, no to zostaną nam usługi, tak? A produkcji nie będzie. No, po pierwsze nie będzie miał kto robić, a po drugie... Po co? Tak? I teraz wystarczy teraz wyspecyfikować te różnice. Jakie są w innych krajach, jakie są u nas. To, co wynika z miksu energetycznego, trzeba w jakiś sposób próbować ratować, bo to nie hutnictwo jest winne za miks energetyczny taki, jaki jest, prawda? Tylko to była już trwała polityka gospodarcza w produkcji energii, która się w tej chwili odbija czkawką. Elektrownia atomowa w Żarnowcu miała powstać już dawno, dawno temu, prawda? No, w tej chwili budowa takiej elektrowni to jest 20 lat, gdzie mamy elektrownie wodne. Szwecja praktycznie bazuje na energii elektrycznej odnawialnej pod tytułem energia z wody, prawda? Energetyka wiatrowa. No, proszę zobaczyć, co się dzieje w krajach skandynawskich, co się dzieje w Niemczech, co się dzieje w innych rozwiniętych krajach, jak bardzo mocno jest to rozwinięta, rozbudowana, co się dzieje z energią z paneli słonecznych, prawda? Natomiast jakoś to wszystko jest tak nie bardzo podpierane, nie bardzo propagowane, nie bardzo wspierane. A później się dziwimy, że miks energetyczny jest, jaki jest. Pan prezes Dziennik jeszcze złapał za mikrofon. Powiedział tego tak, zgadzając się z tym, co mówili przedmówcy, to chcę podkreślić, dlaczego tak kilka razy tu padło słowo rekompensaty za CO2. Wiesz? O ile inne pozycje kosztowe w tej energii zawarte są w miarę stabilne, tak opłata przejściowa, jakościowa czy akcyza, one są ustalone na pewnym poziomie i one są dzisiaj takie i trzeba ustawy, żeby ją zmieniać, o tyle CO2 jest bardzo niestabilny. No i proszę wejść w skórę firmy, która wygrała kontrakt, który będzie realizowała w przyszłym roku po określonej cenie, zamówiła towar w hucie, który następnie musi gdzieś tam u siebie przetworzyć, wykończyć, dostarczyć na budowę. I potem w międzyczasie ceny CO2, tak jak to było w tamtym roku, z 7 euro skaczą do 25 euro, które natychmiast są przekładane do cen energii. No i wtedy żadna kalkulacja, w oparciu o którą zbudowało się ten biznes do realizacji tą dostawę, okazuje się, że trzeba to nie dopłacić. To jest katastrofa nie tylko dla samego hutnictwa, ale również dla wszystkich klientów
i otoczenia hutniczego, userów, konsumentów stali. To jest również nie z tego powodu niebezpieczne. Rekompensaty byłyby swego rodzaju, one przecież nie oddają w całości wzrostu tej opłaty, ale w pewnym sensie amortyzują nieco ten gwałtowny wzrost cen energii. W czym ja bym jednak jeszcze upatrywał szansy dla polskiego hutnictwa, czy hutnictwa w Polsce? Ano, mianowicie zdecydowanie większym i szybszej integracji energetyki polskiej z energetyką Unii Europejskiej. Mówimy o tym od wielu lat. Jeszcze premierem był Pawlak, ja z nim rozmawiałem na ten temat, Piechociński. No, to minęło wiele lat, nie zrobiliśmy wiele. Jesteśmy wręcz wyspą energetyczną w Unii Europejskiej. Prawie wyspą, bo cóż, te kilka połączeń z Litwą, Szwecją, Ukrainą i jednym z Niemcami, no to są kładki, a nie połączenia. To jest raptem kilka procent tej energii, którą się zużywa, moglibyśmy zaimportować. Dopiero zdecydowanie większa, głębsza integracja z Unią Europejską stworzy bezpieczniejszy system i również mniejszą podatność na takie wahania cen energii. Również zmniejszyłoby pomiędzy nami, hutnikami Unii Europejskiej, taką presję na wygrywanie konkurencji cenowej. Wtedy musielibyśmy się czym innym ścigać, poziomem obsługi klienta i jakością, ale nie kosztami. Przecież, tak mówiąc brutalnie, to za te różnice cenowe w energii koszty płacą nasi pracownicy. Przede wszystkim oni ponoszą. Niemożliwe wzrost w krótkim czasie wynagrodzeń, ponieważ czymś trzeba tę konkurencję wygrywać. Tak? Nawet dla tej stosunkowo już małej ilości stali trzeba jeszcze wygrać tę konkurencję, żeby dostarczyć. Takich produktów, o których pan tu mówił, unikatowych, no to mamy kilka takich produktów, gdzie jesteśmy silni, czujemy się mocni i nie jest tak łatwo te bariery pokonać, jakie pokonali nasi producenci. Na przykład 3 na 120 metrów, no trzeba ją umieć produkować, bo nawet Chińczycy, którzy zarzucają świat stalą, jeszcze kupują szynę, szczególnie szynę do prędkości, do dużych prędkości, szyny dużej długości. Czyli tego się trzeba po prostu nauczyć, trzeba trochę żyć, trzeba trochę to hutnictwo lat u siebie mieć, żeby się tego nauczyć. Jest parę innych, na przykład taką Grodzica uchodzi za taką produkcję, ale słyszę, że Chińczycy już opanowali, wybudowali kilka walcowni Grodzic i w najbliższych latach możemy się spodziewać nowego produktu chińskiego na unijnym rynku europejskim, a to do tej pory była specjalność Unii Europejskiej. Czyli to jest tylko kwestia czasu. Ale integracja, pogłębienie integracji w ramach Unii Europejskiej jest swego rodzaju też szansą. Mówione to było o ochronie rynku, o energii, ale też nie możemy zapominać, że przecież w ostatnich chociażby tylko 2 latach przyjęto ustawę o wodzie. Nie mówią hutnicy niedużo, bo to jak na te pieniądze, które w kosztach są w tych hut, to są stosunkowo niewielkie. No ale 10 czy 15 milionów dodatkowych wydane na wodę, no przepraszam, no też by mogły być inaczej wydane, no, a są wydane na wodę. A ustawa o odpadach, która weszła w wyniku pożarów dzikich składowisk, bałaganu, wyraźnie bałaganu, ona może kosztować ponad 100 milionów hutników. No przepraszam bardzo, no ale to dlaczego odpad komunalny został zrównany z odpadem w postaci żużla, złomu czy cegły z wyburzeń piecu hutniczych? No to są zupełnie inne materiały. Dlaczego hutnicy muszą ponosić takie koszty? Kiedy hutnicy mieli w pozwoleniach zintegrowanych określone, opisane i nie spaliło się żadne składowisko hutnicze, nie ma żadnego przykładu, a dlatego, że się spaliło w tamtym roku 60 składowisk jakichś dzikich, komunalnych, my mamy ponieść gigantyczne koszty, bo to 100 milionów czy 120 milionów, jakie wstępnie policzyliśmy, to są naprawdę duże pieniądze, które można by na co innego wydać. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan redaktor wspomniał, żeby ograniczyć, ewentualnie zamienić dotychczasowe nowym produktem o wyższej jakości. Tak, my to robimy, wprowadzamy w obudowach nowe gatunki, ale czy w blachach również nowe gatunki, to tylko to spowoduje, że ten nowy gatunek, klient zamiast kupić 100 ton, to on kupi 60 ton. Mniej, bo on jest bardziej wytrzymały i klient przelicza, co mu się bardziej opłaca, czy kupić inny gatunek po 100, czy lepszy gatunek 60 ton. No ale tylko, może wtedy kupię za większe pieniądze. Tak, tylko jeszcze... Przynajmniej tak powinno być. Tak, panie redaktorze, tylko jest jeden problem. To ograniczy produkcję, a ograniczenie produkcji to jest redukcja zatrudnienia i mamy problem społeczny. No.
jest błędne koło. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o takie typowe produkty niszowe, no to jak sama nazwa mówi, produkt niszowy, czyli jest mała produkcja. I tym produktem niszowym nie zastąpimy dotychczasowych wolumenów, które mamy do dzisiejszych, czyli wydajności, kapacity naszych walcowni. To jest tylko, może to być jakiś ułamek, procent, który zastąpi nam zmniejszającą się produkcję, ale nie wyeliminuje całkowicie. Natomiast jeszcze jeżeli chodzi o cenę energii, to rzeczywiście już w miesiącu lutym prezes Dzieniak w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na Komisji Trójstronnej przedstawił, jak wygląda cena energii w Polsce i w Niemczech. Porównywał dokładnie i jest to właściwie 85% w Polsce energia jest droższa. Co nie znaczy, że są koszty produkcji dla hutnictwa. Co nie znaczy, że koszty produkcji w Niemczech są o tyle niższe. Nie, są rekompensaty. Natomiast nie wiem, czy ktoś z Państwa był dzisiaj o godzinie 9.30 na panelu energetycznym. I tutaj, no, jeżeli ktoś był, to słyszał, jeżeli nie, to powtórzę, bo padło takie pytanie z sali, związane właśnie z cenami energii, porównując w Polsce i w Niemczech, że jeden z słuchaczy stwierdził, że do Niemiec się warto przenieść produkcję, bo tam jest tańsza o te 40-45% energia. I zapytał ministra Tchórzewskiego, czy jest jakiś program. I tu jest ten pozytyw, którym może jeszcze nie podsumować, ale chciałem go Państwu przypomnieć, czy przedstawić, że jest przygotowany program dla przemysłu wysoko energochłonnego, który ma być na przełomie półrocza przedłożony do legislacji w Sejmie, który ma trochę ulżyć. Natomiast jakie są szczegóły, nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo szczegółów minister Tchórzewski nie mówił. Ale jeżeli by to było, na pewno by to każdemu z producentów coś mogło pomóc. Dziękuję. Ja mogę tylko podpowiedzieć, panie prezesie, pewnie chodziło panu ministrowi o rekompensaty za pośrednie koszty CO2. Tak, pewnie jest legislacja przygotowana i miejmy nadzieję, że zgodnie z deklaracjami rządu zostanie to przyjęte i wprowadzone. Natomiast, żebyśmy się tu, żebyśmy państwa nie zapłakali się tak tu wszyscy razem tym użalaniem, bo brzmi to bardzo pesymistycznie, to trzeba powiedzieć, że polskie hutnictwo, proszę państwa, jest naprawdę nowoczesne. Tak? Zrobiliśmy naprawdę gigantyczny postęp w zakresie tego, co tutaj się w Polsce dzieje, jeśli chodzi o huty i elektryczne i zintegrowane. Korzystamy z Inostalu. Tak? Jesteśmy jedną z dwóch, chyba najbardziej, tak, panie prezesie, najbardziej korzystamy z tego programu. Tak? Czyli te nasze projekty innowacyjne, no jest ich bardzo dużo, korzystamy z tych środków. Robimy postęp w zakresie ochrony środowiska. Tak? ArcelorMittal Poland zainwestował i cały czas inwestuje bardzo duże pieniądze i liczymy, że w końcu dojdziemy z tym do końca. No, generalnie historia nie jest aż tak zła. Tak bym chciał, żeby Państwu taka pamięć została, panie redaktorze. Tak? Panie prezesie, pan jeszcze chciał na koniec? Ja muszę powiedzieć, że mam taką konkluzję dla siebie z tego panelu, żeby zrozumieć ceny polskiej energii, bo między Czechami i Niemcami jest bardzo wielka walka o to, jak powinien wyglądać ten energetyczny miks. Oczywiście Czesi są na jądrze, 40% produkcji, mówi się o nowej energii jądrowej. No i ja czytam artykuły o tym, jak Niemcy podrożeli odejściem od jądra, obnowialnymi energiami. Ja jestem potem zupełnie poza tematem, jak jest możliwe, że Niemcy tak podrożeli, a Polacy są jeszcze drożsi. Także to jest takie domowe zadanie dla mnie. Za mną już od pewnego czasu zmieniają się cyferki na zegarze, co oznacza, że powoli zbliżamy się do końca naszego panelu. Chciałbym spytać, czy ktoś z Państwa z widowni ma jakieś pytania do naszych panelistów, żeby wykorzystać tych kilka ostatnich minut, żeby nie tylko redaktor gadał cały czas? Czemu nie ma nikogo z rządu?
No cóż, obawiam się, że to jest pytanie do mnie, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć w tej chwili, ale spytam, że tak powiem, odpowiedzialnych za organizację, dlaczego nie ma nikogo z rządu. Bo prawdę mówiąc, chyba powinien być. Bo tutaj najwięcej tych uwag, które mieliśmy, jednak było adresowane do rządu. Znaczy rząd był na innych panelach, między innymi energetycznych, które tutaj dla nas pośrednio są bardzo ważne. Czy jest jeszcze jakieś pytanie z Państwa strony? Jeżeli nie, ja pozwolę sobie podziękować. Dziękuję za sygnał, choć to jeszcze nie był ten. Pozwolę sobie podziękować moim dzisiejszym gościom. Byli nimi pan Robert Ach, prezes zarządu Ferrony Polska. Pan Jerzy Bernhardt, prezes zarządu, dyrektor generalny Stal Profilu. Pan Stefan Dzienniak, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Pan Tomasz Ślęzak, członek zarządu ArcelorMittal Poland. Pan Czesław Żabiński, prezes zarządu i dyrektor naczelny Huty Łabędy. A w imieniu organizatora, czyli grupy PTWP Piotr Myszor, dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na przyszłoroczne panele.